zanim kupisz chihuahuę. Oczywiście chihuahuy to psy, które są bardzo częstym wyborem i najczęściej jest to wybór słuszny, ponieważ te psy potrafią być naprawdę świetnym towarzyszem, świetnym psem rodzinnym, psem, który sprawdzi się u większości z nas. Ale nawet zanim zdecydujesz się, wybierzesz takiego psa jak chihuahuę, warto o nim wiedzieć kilka rzeczy. Oczywiście bardzo ważne jest zrozumienie, że te wszystkie rzeczy, które wymieniam, one nie mają zniechęcić do zakupu chihuahuę. Jestem jak najbardziej za tym, żeby jak najwięcej osób na chihuahuę się decydowało, ponieważ to świetny wybór, ale po prostu chcę uświadomić, że ten pies też ma swoje wymagania, też potrzebuje od nas wielu rzeczy i wtedy otrzymamy naprawdę psa idealnego, bardzo fajnego towarzysza. Dlatego warto posłuchać i wtedy wiedzieć więcej o tym psie, o tych psach i nie zniechęcać się, ponieważ ten pies przy odrobinie naszej chęci, miłości potrafi być świetnym, genialnym wyborem. Zacznijmy od tego, że są to psy, które uwielbiają ludzi, uwielbiają nasze towarzystwo, dlatego musimy mieć dla nich po prostu sporo czasu. Są to psy, które są mocno nastawione na człowieka, lubią tuż obok nas przebywać, dlatego zanim się na niego zdecydujesz, musisz być pewny, że będziesz miał tego czasu wystarczającą ilość. Do tego są to psy, które lubią być zauważane, lubią, kiedy zwracamy na nie uwagę. To nie są psy, które będą żyły gdzieś obok nas, które zadowolą się tym, że po prostu będą tuż obok nas. Musisz też pamiętać, że ten pies jest obok ciebie i go po prostu nie ignorować. Musisz mu zapewnić swoją uwagę. Do tego są to psy, które wbrew rozmiarom, niektórzy tak sądzą, że psy, które są nieduże, są całkowicie posłuszne, bezwarunkowo posłuszne i oddane, to chihuahue mają całkiem sporo swojego zdania. Nigdy oczywiście żadna inteligentna, żywa istota nie będzie całkowicie posłuszna i chihuahue są właśnie takimi psami, które mają sporo swojego zdania. Zanim się na niego zdecydujesz, musisz o tym wiedzieć, żeby po prostu nie dochodziło do jakichś nieporozumień. Oczywiście chihuahue przekonasz dosłownie do wszystkiego, ale nic na siłę, wszystko spokojnie. Musisz też wiedzieć, zanim się na niego zdecydujesz, że są to psy, które lubią ruch. Może wcale nie potrzebują tego ruchu jakoś wybitnie dużo, ale jednak wiele osób jest zaskoczonych, że tak nieduży piesek potrzebuje całkiem sporo ruchu i do tego ten temperament, jeśli go nie zaspokoimy, mogą pojawiać się problemy. Podobnie w przypadku na przykład braku naszej obecności, naszej uwagi, wtedy ten pies po prostu będzie odreagowywał. Albo będzie głośny, albo też będzie coś niszczył. Po prostu nie zapewnimy mu tego, co potrzebuje. Wtedy będzie musiał w jakiś sposób odreagowywać, będzie musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie. Choć chihuahue to psy naprawdę nie będące jakoś przesadnie psami delikatnymi, ani ze względu na ich rozmiar, ani na budowę, to nie są psy z porcelany, które się od razu rozsypią, to jednak ta wielkość to pewne ograniczenia. Więc zanim go kupisz, musisz wiedzieć, że ta wielkość, chociaż nie jest jakimś czymś, co spowoduje, że musisz go cały czas nosić, musisz na niego jakoś wyjątkowo uważać, to jednak w niektórych przypadkach to jest całkiem duże ograniczenie. Czy to przy intensywnym wysiłku, czy przy pokonywaniu jakichś przeszkód, wchodzenie na schody, ale nadal to nie jest pies, który jest psem, o którego musisz cały czas się martwić. W ogóle wiele osób, zanim się zdecyduje na takiego psa, chodzi mi tutaj o psy nieduże, myśli, że te psy są z porcelany, trzeba je wszędzie wnosić, one lekko się uderzą i już tragedia, a to są psy, które świetnie sobie radzą i są naprawdę takimi małymi twardzielami. Zanim się na niego zdecydujesz, musisz też wiedzieć o tym, że to psy bardzo długowieczne. Więc decydując się na chihuahuę, musisz wiedzieć, że będzie z tobą bardzo długo. I musimy o tym pamiętać. To, że są długowieczne, nie oznacza też, że w ogóle nie chorują. I chociaż ten stan ich zdrowia jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, to nie zwalnia cię to z obowiązku opieki weterynaryjnej. Wiele osób właśnie uważa, pies należy do rasy długowiecznej, no to ta opieka już może być ograniczona. Rzeczywistość jest taka, że ten pies będzie długowieczny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapewnisz mu odpowiednie warunki i zapewnisz mu odpowiednią opiekę
weterynaryjną. Uważaj też na to, że nie zawsze dobrze te psy porozumiewają się z mniejszymi dziećmi. Te mogą być traktowane przez nich jak konkurencja. Oczywiście nie będzie żadnych zachowań agresywnych, ale po prostu chihuahue nie zawsze z tymi naszymi najmniejszymi dzieciakami się dogadują. O wiele, wiele lepiej jest z dziećmi większymi, które wiedzą, jak się z nimi bawić, obie strony wiedzą, jak się bawić. Wtedy chihuahua potrafi być naprawdę świetnym towarzyszem i te psy potrafią się naprawdę w sposób genialny odnaleźć w zabawie z dziećmi. Więc zanim się na niego zdecydujesz, pamiętaj, o ile dobrze dogaduje się z dziećmi, to lepiej, żeby te dzieci były jednak większe. Wychowanie chihuahue nie jest trudne, ale jest równie ważne jak u innych psów. Musisz o tym pamiętać, że chociaż wychowanie chihuahue jest proste, nie sprawia problemów, ten pies naprawdę, pomimo tego troszkę swojego stawiania na niektóre rzeczy, swojego zdania, to nie jest pies, który to wychowanie będzie ciężkie. Ale zawsze to wychowanie jest ważne. Tak samo jest w przypadku chihuahue i to wychowanie, i socjalizacja, i musisz o tym pamiętać. Ten pies się nigdy sam nie wychowie. Nie ma takich. A jeśli nie będziesz go wychowywał, nie będziesz dbał o to, żeby zachowywał się tak jak trzeba, czy też dbała, wtedy możesz stworzyć takiego zarozumiałego, zbyt pewnego siebie, rozkapryszonego psa. A to nic fajnego żyć z takim psiakiem. I niestety wiele osób, które zdecydowały się na chihuahuę, zapominają o tym, że ten nieduży pies potrafi, a raczej potrzebuje wychowania, ponieważ inaczej potrafi być naprawdę dosyć zmierzłym psem. No ale to dotyczy chyba wszystkich psów. Zanim się na niego zdecydujesz, musisz też pamiętać, że niekiedy ta zbytnia pewność siebie i zbyt duże mniemanie o sobie może spowodować, że narobi sobie problemów z innymi psami. Choć z reguły chihuahue się z innymi zwierzętami dogadują, to jednak ta socjalizacja jest ważna. To nie tylko duże, ciężkie psy, które są uznawane za agresywne, muszą mieć tą socjalizację. Każdy pies, chihuahua również, chociaż chihuahua wśród tych małych ras szczególnie, potrzebuje socjalizacji, żeby wiedzieć, jak się z innymi psami porozumiewać, jak się z innymi zwierzętami dogadywać, żeby nie sprawiało to problemu. Zanim się na niego zdecydujesz, pamiętaj, że chihuahue bywają głośne. I to niekiedy dosyć mocno głośne. Szczególnie jak mają za mało naszej uwagi, za mało naszego czasu, czy też ruchu, wtedy ta głośność może sprawiać problemy. I musisz o tym bardzo mocno pamiętać. Pamiętaj też, że pielęgnacja, chociaż niektórym się wydaje, że to może być coś strasznego, niektóre te małe psy, ich pielęgnacja jest bardzo demonizowana, to w przypadku chihuahue ta pielęgnacja jest naprawdę prosta i niewymagająca. Więc mam nadzieję, że nikogo nie zniechęciłem, ponieważ w rzeczywistości chihuahua to pies naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Pies, który potrafi być genialnym towarzyszem, sprawdzać się w wielu zastosowaniach, pies bardzo elastyczny, dostosowujący się do naprawdę wielu rzeczy. Dlatego to jest taki fajny wybór. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż innym te materiały, czy też pokaż znajomym. Każda Twoja pomoc w rozwoju tego kanału wspiera nas w dalszej pracy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.